Marko, witam cię serdecznie w Krakowie. Jesteś bardzo dobrze znany już krakowskim kibicą. Grałeś w naszej drużynie, ale opowiedz wszystkim sympatykom piłki, jak przebiegała dotychczasowa twoja kariera. Rzeczywiście, już w 2008 roku się pojawiłem w Krakowie na 3 lata. Wtedy przychodziłem z Jagiellonii, teraz przychodzę ze Śląska, troszeczkę w innej sytuacji. Na pewno bardziej doświadczony i, i, i z dużym bagażem doświadczeń, bo, bo zdobyłem go sporo przez ostatnie dwa lata, nie ma co ukrywać, także, także liczę na, na udany rok w Krakowie. Masz na swoim koncie już duże sukcesy ze Śląskiem Wrocław? Jakie są Twoje nadzieje związane z Krakowią? No rzeczywiście ostatnie dwa lata były na pewno pod względem medalowym, powiedzmy, bardzo udane. Natomiast w Krakowie też oczywiście chciałbym przyczynić się do, do sukcesów klubu. No to jest najważniejsze dla, dla kibiców i dla, dla całej drużyny tutaj, żeby drużyna grała po prostu na miarę oczekiwań i, i na pewno moje cele będą takie, jak wyznaczy Krakowie, a będę się podporządkowywał temu, żeby to drużyna była na pierwszym miejscu. Powiedz nam jeszcze jak się zaczęła się Twoja przygoda z piłką, bo teraz już kibice Cię wszyscy znają, ale jak to było na samym początku? Mm. W stoku po prostu od zawsze była praktycznie tylko piłka nożna, ciężko było jakieś inne dyscypliny, także, także ja też od dziecka się piłką interesowałem, więc wybór był dosyć naturalny. Już w wieku chyba 7 lat zacząłem trenować, no i potem przechodziłem kolejne szczeble w Jagiellonii, aż, aż do awansu, do pierwszej drużyny I, i tak jak mówiłem w 2008 roku, pierwszy mój transfer do Krakowi. Zatem życzymy Ci powodzenia i udanych występów w drużynie pasów. Dziękuję bardzo, aby tak było.